Drugi z testów w ramach dorocznego spotkania German Car of the Year, gdzie jestem ekspertem zewnętrznym i wylądowałem za kierownicą auta, którego strasznie nie chciałem, które mnie odrzucało. Ale po raz kolejny się okazało, że najpierw spróbuj, potem gadaj. To jest oczywiście Porsche Macan. Ten nowy, w pełni elektryczny. On występuje w tej chwili przynajmniej tylko w dwóch wariantach, z których 387-konny Macan 4 to jest pogardzana słabizna. Za kierownicą takiego właśnie siedzę. 387 koni to jest pogardzana słabizna. 650 Nm to jest pogardzana słabizna. 5 sekund do setki to jest pogardzana słabizna. No ale jak sobie człowiek weźmie potem dane dla tego lepszego, który się nazywa Macan Turbo, który ma no niby nie tak znowu więcej, bo raptem o 200 koni więcej. 584 z chwilową mocą 639. Ale za to zamiast 650 Nm ma, uwaga, 1130. No to już zaczyna się robić dziwnie. Bo no ja wiem, znowu. No Boże, kolejne elektryczne auto. Tak. Kolejne elektryczne auto. A tak naprawdę kolejny elektryczne Porsche. I to jakie? To jest ta słabizna oczywiście. 387 koni. Tak, seryjnie na pneumatyce, bo Porsche wychodzi z założenia, że nieważne jak bardzo słaby jest model, to on musi być Porsche. A Porsche się prowadzi. Porsche się prowadzi, a w przypadku tak ciężkiego auta jak elektryczne auto, to potrzebuje to prowadzenie, wsparcie. To jest ta słabizna, żeby ich jasna cholera wzięła. Ups. Ależ to jest fura. Na pełnym ładowaniu pewnie coś nakłamali. Ile to może przejechać? 591 to jest zasięg WLTP dla turbo, dla tego hiperpotwora, który potrzebuje więcej prądu. 613 km to jest zasięg teoretyczny przynajmniej dla tej wersji, tej słabizny. Oj. Oj. Przyspieszenie fenomenalne z każdej prędkości. Przecież jestem w Niemczech. Mogłem to sprawdzić na autostradzie i sprawdziłem. Trzymanie się drogi niewyobrażalne. Znaczy wyobrażalne, bo jestem za kierownicą Porsche, do cholery. A Taycan już nam pokazał, jak zwyciężać mamy. Tak, jadę za szybko, przepraszam. Wiecie co? Ten samochód ma jedną kapitalną rzecz. Ma jeden guzik, którym można odłączyć wszystkie ograniczenia. Jednym guzikiem. Ostrzeżenia i tak dalej. I tak, to jest najprawdziwsze Porsche. Dobra, muszę coś ponarzekać. Nie będę narzekał na cenę, bo to jest głupota. Stare określenie, to nie Porsche jest drogie, tylko ciebie na to nie stać, gówniarzu. Koniec. A Rabat, oczywiście to stolica Maroka. Dobra, to będę narzekać. Po pierwsze, seryjne wyposażenie, pomijając w serii
przerażające osiągi, pomijając w serii nieprawdopodobne trzymanie się drogi, pomijając w serii zawieszenie pneumatyczne. Cała reszta jest do dokupienia. Ale po raz kolejny, to jest Porsche, to jest samochód, który sam sobie dajesz w prezencie i tylko ty decydujesz, jakie będzie to Porsche, bo ono będzie twoje od początku do końca. Więc nie marudzimy ani na ceny, ani na to, że po zapłaceniu ogromnej ceny musimy jeszcze zapłacić co najmniej połowę tego, bo takie jest życie, tak? I takie jest Porsche, tak? I taki samochód sobie wymarzyłeś, człowieku, i taki samochód, jeżeli cię stać, to sobie kupisz. Nawet jeżeli jest to elektryczne Porsche, nawet jeżeli jest to Macan, a nie 911, tak jak powinno być Porsche, z mojego punktu widzenia. Bo dla mnie Porsche to jest 911, 992, Cabrio, Carrera 4, niepotrzebny mi Turbo ani Turbo S. Ale problem z każdym innym modelem Porsche polega na tym, że wszystkie mają w sobie 911. I wszystkie potrafią olbrzymią część tego, co 911. A Macan jeszcze ma w sobie, ten nowy Macan, ma jeszcze w sobie wszystko to, co umie Taycan. Tylko, że jest Macanem. Że się siedzi wyżej, wygodniej się wsiada, wysiada. Że ma bardziej praktyczne nadwozie. Cholera, jest elektryczny, ale jak już Porsche zaczęło robić elektryki, to zaczęło je robić tak, że wszyscy tacy jak ja, co marudzą, wsiadają w to i im się gęba albo nie zamyka od zachwytów, tak jak mnie, albo tak jak mnie na samym początku, kiedy wsiadłem pierwszy raz w Taycana. Gęba się zamyka na bardzo, bardzo długo. Po prostu dlatego, że szok odbiera mowę. Szok, jak wspaniały potrafi być samochód elektryczny. Jak genialny potrafi być samochód elektryczny. Obiecałem, że będę marudzić. Uwaga! Nienawidzę zamszowych czy alkantarowych obić kierownicy. To jest dla mnie okropne. Tak, właśnie wymarudziłem, wybrzydzałem. Ludzie, to się nie da opisać, jak fantastyczny to jest samochód. Obłęd. Dziękuję, do widzenia.